Kasia miała tylko 6 lat, kiedy po raz pierwszy zaczęła dostrzegać różnicę między swoim życiem a życiem innych dzieci. Jej przyjaciółki z przedszkola często opowiadały o wspólnych wieczorach z rodzicami, o ciepłych obiadach i śmiechu przy kolacji. Kasia nie znała takiej codzienności. W jej domu nie było ciepłych obiadów, a śmiech był rzadkością. Zamiast tego dominowała cisza przepłatana zgryźliwymi uwagami matki. Dlaczego znowu zrobiłaś coś źle? Te słowa padały z ust matki niemal codziennie, nawet gdy Kasia starała się zrobić wszystko dobrze. Czy ty naprawdę nie potrafisz zrobić nic porządnie? Kasia spoglądała na swoją matkę, widząc w niej nieustanną złość i frustrację. Matka była kobietą silną, lecz nie w ten sposób, który kojarzył się Kasi z troską i wsparciem. Była silna w swojej surowości, w niechęci do okazywania jakichkolwiek ciepłych emocji. Kasia często się zastanawiała, dlaczego matka jej nie kocha tak, jak inne matki kochają swoje dzieci. Z biegiem lat zaczynała coraz bardziej w to wierzyć, że coś z nią jest nie tak. Ojciec, który pracował za granicą, pojawiał się w domu tylko sporadycznie. Jego obecność była niemal niewidoczna, jakby chciał unikać konfliktów, które zawsze wisiały w powietrzu. Dla Kasi był jak cień, który znikał, zanim mogła poczuć jego obecność. To odsuwało ją jeszcze bardziej od myśli o normalnej, kochającej rodzinie. W szkole Kasia była cichą, ale sumienną uczennicą. Nie była gwiazdą klasy, ale nauczyciele lubili ją za to, że była pilna i zawsze przygotowana. Nikt jednak nie wiedział, jak wiele trudności skrywała za swoją powściągliwą postawą. Nikt nie pytał, dlaczego tak często unikała rozmów o rodzinie. Kasia nie chciała mówić, bo wiedziała, że nikt nie zrozumie. Jak mogłaby komuś wytłumaczyć, że jej własna matka wydaje się jej nienawidzić? Pewnego dnia, kiedy Kasia miała 7 lat, doszło do jednego z wielu incydentów, które na zawsze wyryły się w jej pamięci. Po powrocie do domu odkryła, że niechcący zrzuciła szklankę z wodą na podłogę. Matka, widząc rozlaną wodę, wybuchła gniewem. Nie potrafisz nawet utrzymać szklanki. Krzyczała, łapiąc Kasię za ramię i ciągnąc ją do kąta. Tu będziesz stała, dopóki nie nauczysz się być mniej niezdarna. Kasia nie zapłakała. Już wtedy wiedziała, że łzy tylko pogorszą sprawę. Stała w kącie, z policzkami rozpalonymi od wstydu, zastanawiając się, czy kiedykolwiek będzie mogła być wystarczająco dobra dla swojej matki. Lata mijały, a Kasia stawała się coraz bardziej świadoma tego, że jej życie wygląda inaczej niż życie jej rówieśników. Widziała, jak inne dzieci wracały do domów, gdzie czekała na nie ciepła zupa, a na kolację często podawano ulubione potrawy. W jej domu kolacje były szybkie, a często jedyne, co dostawała, to kanapka i zupa z puszki. Matka nie poświęcała czasu na gotowanie, a ojciec, gdy był w domu, niczego nie komentował. Kasia spędzała coraz więcej czasu poza domem, starając się unikać matki, która wydawała się tylko czekać na kolejną okazję, by ją zganić. Matka coraz częściej podkreślała, że Kasia jest ciężarem. Gdyby nie ty, moje życie byłoby lepsze, powtarzała. Dla Kasi te słowa były jak ostrza, które cięły głęboko, zostawiając blizny, których nikt nie widział. W wieku 15 lat Kasia postanowiła znaleźć pracę dorywczą, by móc odłożyć pieniądze na własne potrzeby. Chciała mieć coś, co należało tylko do niej, coś, co nie mogło zostać jej zabrane. Praca w małym sklepie spożywczym była trudna, ale dawała jej poczucie, że może zbudować coś swojego. Pewnego wieczoru, kiedy wróciła do domu po pracy, matka czekała na nią w salonie. Kasia poczuła zimny dreszcz, widząc gniewne spojrzenie matki. Gdzie byłaś? Zapytała matka, nie czekając na odpowiedź. Od kiedy to masz prawo decydować, co robisz ze swoim czasem? Jesteś jeszcze dzieckiem. Pracowałam, odpowiedziała cicho Kasia, próbując zachować spokój. Chcę odłożyć trochę pieniędzy. Matka wybuchnęła śmiechem, który wypełnił całe pomieszczenie. Pieniądze? A po co ci pieniądze? I tak nic z tego nie wyjdzie. Zawsze będziesz bezużyteczna, jak twoja matka. Słowa matki były bolesne, ale Kasia nauczyła się nie reagować na nie. Cierpliwość była jej jedyną tarczą. Wiedziała, że nie mogła liczyć na wsparcie, ale miała nadzieję, że kiedyś ucieknie od tego wszystkiego. W dniu swoich 18 urodzin Kasia czuła dziwną mieszankę ekscytacji i strachu. Wiedziała, że zbliża się coś nieuniknionego. Matka wielokrotnie wspominała,
że nie zamierza jej trzymać w domu po osiągnięciu pełnoletności. Rano, kiedy schodziła do kuchni, atmosfera była jeszcze bardziej napięta niż zwykle. Matka siedziała przy stole z filiżanką kawy, patrząc na Kasię z zimnym wyrazem twarzy. No to nadszedł ten dzień, powiedziała bez ogródek. Spakuj się, masz tydzień na znalezienie sobie miejsca. Kasia poczuła, jak serce bije jej szybciej. Z jednej strony była przerażona, a z drugiej czuła ulgę. Naprawdę chcesz, żebym odeszła? Zapytała, choć odpowiedź była dla niej oczywista. Nie chcę cię tu dłużej widzieć, odparła matka, nie podnosząc wzroku znad filiżanki. To twój problem, gdzie pójdziesz. Już za długo tutaj siedzisz na mojej łasce. Kasia spakowała swoje rzeczy w ciągu kilku dni. Jej pokój był pusty, a życie, jakie do tej pory znała, zakończyło się w jednej chwili. Kiedy opuszczała dom, nie było łez, pożegnań ani słów wsparcia. Była sama. Na ulicy czekała na nią koleżanka, która obiecała pomóc jej w pierwszych tygodniach. Jak się trzymasz? Zapytała Marta, jedna z nielicznych przyjaciółek Kasi. Nie wiem, odpowiedziała Kasia, wzruszając ramionami. Chyba dobrze. Cieszę się, że to już koniec. Ale boję się, co dalej. Poradzisz sobie, zapewniła Marta. Zawsze dawałaś sobie radę. Jeśli przetrwałaś z nią, to teraz dasz radę zrobić wszystko. Pierwsze miesiące na własną rękę były trudne. Kasia wynajęła maleńki pokój w starym bloku, który dzieliła z innymi studentami i pracownikami dorywczymi. Miała niewiele oszczędności, więc musiała pracować na dwa etaty w sklepie i wieczorami jako kelnerka w małej kawiarni. Praca była wyczerpująca, ale Kasia wiedziała, że nie miała innego wyboru. Nie mogła wrócić do matki. Nocami, zmęczona po całym dniu pracy, leżała w swoim skromnym łóżku i zastanawiała się, czy kiedykolwiek będzie miała szansę na lepsze życie. Mimo zmęczenia czuła jednak coś, czego brakowało jej przez całe dzieciństwo, poczucie kontroli nad własnym losem. Każda zarobiona złotówka, każdy kolejny krok w stronę niezależności, były dla niej małymi zwycięstwami. Wkrótce Kasia zaczęła dostrzegać efekty swojego wysiłku. Udało jej się znaleźć lepiej płatną pracę w biurze, gdzie stopniowo awansowała. Zaczęła uczęszczać na kursy, aby podnosić swoje kwalifikacje i choć nadal musiała ostrożnie gospodarować pieniędzmi, czuła, że jej życie zaczyna się układać. W międzyczasie, mimo że nie miała kontaktu z matką, dowiedziała się od wspólnych znajomych, że jej matka wciąż żyła w ten sam sposób surowo i bez empatii wobec innych. Kasia nie miała zamiaru wracać do tej toksycznej relacji, wiedziała, że każda próba pojednania byłaby skazana na niepowodzenie. Jestem dumna z tego, kim się stałam, mówiła sobie Kasia, patrząc na swoje małe mieszkanie, które udało jej się wynająć po długich latach pracy i oszczędzania. Sama to osiągnęłam. Kilka lat później Kasia wiodła już stabilne życie. Miała stałą pracę, w której czuła się spełniona, wynajmowała własne mieszkanie, które było jej małą oazą spokoju. Jednak pewnego dnia, kiedy wróciła z pracy, jej telefon zaczął dzwonić. Na wyświetlaczu pojawiło się imię, które wywołało w niej mieszane uczucia matka. Nie rozmawiały od lat, więc dźwięk telefonu brzmiał niemal obco. Kasia przez chwilę zastanawiała się, czy powinna odebrać, ale ciekawość wzięła górę. Po kilku sekundach ciszy w słuchawce rozległ się chłodny głos matki. Kasiu, musimy porozmawiać, powiedziała matka, jakby ostatnie lata milczenia nic nie znaczyły. Kasia poczuła dreszcz na plecach. Czego chcesz? Zapytała ostro, nie próbując nawet ukryć swojego dystansu. Spotkajmy się, to sprawa, o której lepiej porozmawiać twarzą w twarz, kontynuowała matka. Jutro w kawiarni, koło południa. Przyjdź. Kasia nie miała ochoty na to spotkanie, ale wiedziała, że unikanie matki niczego nie rozwiąże. Po latach bez kontaktu chciała usłyszeć, co matka ma jej do powiedzenia, choć czuła, że nie będzie to nic dobrego. Następnego dnia Kasia pojawiła się w małej kawiarni. Czekała na matkę, nerwowo bawiąc się filiżanką kawy, zastanawiając się, co może być powodem tego nagłego spotkania. Matka przyszła chwilę później, ubrana jak zawsze elegancko, ale z chłodnym wyrazem twarzy. Usiadła naprzeciwko Kasi, nie tracąc ani sekundy na zbędne grzeczności. Życie nie było dla mnie łatwe, wiesz o tym, zaczęła matka, jakby chciała usprawiedliwić swoje działania z przeszłości. Twój ojciec odszedł, a teraz jestem sama.
Spotkałam kogoś, ale nie mamy gdzie mieszkać. Chciałam zapytać, czy nie moglibyśmy się wprowadzić do ciebie. Słowa matki były jak cios w twarz. Kasia przez chwilę nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Matka, która wyrzuciła ją z domu, teraz prosiła o pomoc. Chcesz u mnie zamieszkać? Kasia powtórzyła pytanie, próbując opanować emocje. Ty i twój nowy chłopak. Matka nie zauważyła nawet, jak Kasia zaciskała dłonie na krawędzi stołu. Tak, on nie ma pracy, ale razem możemy coś wymyślić. Kasia poczuła, jak gniew narasta w niej coraz bardziej. Przez lata radziła sobie sama, walczyła o każdy grosz, podczas gdy matka nawet nie próbowała jej wspierać. Teraz miała czelność prosić o pomoc, nie okazując ani odrobiny skruchy? Nie ma mowy, powiedziała Kasia stanowczo. Nie będziesz żyła za moje pieniądze, a już na pewno nie zamieszkasz u mnie z obcym facetem. Matka spojrzała na nią z niedowierzaniem. Jesteś moją córką, masz obowiązek mi pomóc. Nie mam żadnego obowiązku wobec ciebie, Kasia wstała, czując, że nie chce już więcej tego słuchać. Wyrzuciłaś mnie, kiedy byłam bezbronna, teraz radź sobie sama. Tak jak ja musiałam radzić sobie wtedy. Matka spojrzała na nią z wyrazem szoku, ale Kasia nie miała już czasu na tę rozmowę. Wiedziała, że to spotkanie przypieczętowało decyzję, jej matka już nigdy nie będzie częścią jej życia. Kasia opuściła kawiarnię, czując w sercu mieszankę ulgi i smutku. Zrobiła to, co musiała. Po opuszczeniu kawiarni Kasia ruszyła powoli w stronę swojego mieszkania, czując, jak każda emocja z rozmowy z matką osiada na jej sercu jak ciężar. Jej myśli wędrowały w przeszłość, a każdy krok przypominał o dawnych krzywdach. Czy to możliwe, że jej matka naprawdę myślała, że po wszystkim, co jej zrobiła, Kasia zgodzi się na pomoc? Jak można było tak łatwo zapomnieć o wyrządzonej krzywdzie? Spacerując po cichych, wieczornych ulicach, Kasia zaczęła przypominać sobie różne momenty z dzieciństwa, kiedy to uczucie odrzucenia towarzyszyło jej na każdym kroku. Były to drobne chwile, które ułożyły się w jedną całość, tworząc obraz pełen zimna, braku ciepła i miłości. Były to te poranki, kiedy wracała do domu po szkole, a matka nawet nie patrzyła w jej stronę, zajęta swoimi sprawami. Te chwile, kiedy dostawała dobre oceny, ale matka nie wykazywała żadnego zainteresowania jej sukcesami, bo to przecież nic wielkiego. Słowa matki dźwięczały jej w głowie. Obowiązek to było słowo, które matka tak często powtarzała. Ale czy Kasia kiedykolwiek mogła czuć się zobowiązana do pomocy komuś, kto nigdy nie miał dla niej serca? Te wspomnienia nie były łatwe. Każdy krok przynosił kolejne obrazy z przeszłości. Miała wrażenie, jakby te wszystkie lata zniknęły, a ona znów była tą małą dziewczynką, której nikt nie chciał. Po kilku godzinach spędzonych na wspomnieniach, Kasia postanowiła zadzwonić do swojej bliskiej przyjaciółki, Moniki, której ufała bezgranicznie. Monika była jedną z nielicznych osób, które znały całą historię jej życia. Hej, co się stało? Zapytała Monika, gdy tylko odebrała telefon. Jej ciepły głos zawsze działał na Kasię kojąco. Spotkałam się dzisiaj z matką, Kasia westchnęła, czując, jak całe napięcie zaczyna opadać. I oczywiście, jak zwykle, przyszła tylko po to, żeby coś ode mnie wyciągnąć. Tym razem chcę, żebym pozwoliła jej zamieszkać u mnie z jakimś swoim nowym chłopakiem. Wyobrażasz to sobie? Monika milczała przez chwilę, co było do niej nietypowe. Zwykle zawsze była gotowa na natychmiastową odpowiedź. Wiedziałam, że to kiedyś nastąpi, powiedziała w końcu. Zawsze mówiłaś, że twoja matka nie potrafi przeprosić ani zrozumieć, jak bardzo cię skrzywdziła. Ale teraz naprawdę przesadziła. Zgodziłam się z nią spotkać tylko dlatego, że miałam nadzieję, że może się zmieniła, kontynuowała Kasia. Ale oczywiście nie. Nadal myśli tylko o sobie. Nadal uważa, że to ja jestem jej coś winna. I co teraz zrobisz? Zapytała Monika. Kasia milczała przez chwilę. Wiedziała, że jej decyzja była już podjęta. Matka nie miała miejsca w jej życiu, a na pewno nie mogła liczyć na jej pomoc. Kasia była pewna, że odrzucenie jej prośby było słuszne, ale to nie oznaczało, że nie czuła się przez to winna. Myślę, że muszę zakończyć to raz na zawsze, odpowiedziała Kasia. Ona nie zmieni się, a ja nie mogę ciągle czekać, aż mnie zrani po raz kolejny. Następne dni były pełne napięcia. Kasia wiedziała, że jej decyzja była słuszna, ale to nie zmieniało faktu, że trudno było odciąć się od matki na dobre.
Zawsze była nadzieja, że może kiedyś, w przyszłości, coś się zmieni, że może będzie miała rodzinę, która ją zrozumie i wesprze. Jednak rzeczywistość pokazywała, że matka była tą samą osobą, którą była całe życie, egoistyczną, zimną i manipulującą. Pewnego wieczoru Kasia usiadła przy stole z kubkiem herbaty i postanowiła napisać do matki. Wiedziała, że rozmowy telefoniczne czy spotkania twarzą w twarz nie przyniosą rozwiązania, dlatego uznała, że list będzie najlepszym sposobem na zamknięcie tej historii. Napisała krótko i bez zbędnych emocji. Mamo, twoja prośba o pomoc była dla mnie zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak mnie traktowałaś przez całe życie. Nie mogę spełnić twojego życzenia i nie zamierzam wspierać cię finansowo ani w inny sposób. Wyrzuciłaś mnie z domu, gdy miałam 18 lat, a teraz oczekujesz ode mnie wsparcia. To nie jest możliwe. Radź sobie tak, jak ja musiałam sobie radzić, kiedy ty mnie odrzuciłaś. Żegnaj. Wysłała wiadomość, wiedząc, że to był ostatni krok. Decyzja została podjęta. W kolejnych dniach, mimo że Kasia zamknęła rozdział z matką, jej myśli wciąż powracały do przeszłości. Czuła, że te wspomnienia są jak drzazgi, które nadal tkwią głęboko w jej sercu, mimo że odcięła się od źródła bólu. Każdego dnia, idąc do pracy, zastanawiała się, co by było, gdyby jej dzieciństwo wyglądało inaczej. Czy byłaby teraz inną osobą? Czy byłaby bardziej otwarta na bliskość i relacje z ludźmi? Zawsze miała problem z zaufaniem, z budowaniem trwałych więzi. Podczas jednego z takich spacerów po pracy, Kasia spotkała swojego dawnego nauczyciela ze szkoły, pana Kowalskiego. Był to człowiek, który zawsze wydawał się rozumieć Kasię lepiej niż ktokolwiek inny, choć nigdy nie pytał o jej rodzinę. Kasia! Zawołał z uśmiechem. Jak się trzymasz? Dobrze, panie profesorze, odpowiedziała Kasia, choć nie do końca czuła, że to prawda. A pan? Żyję spokojnie, odpowiedział. Czasami zastanawiałem się, co u ciebie. Zawsze wydawałaś się być taką dzielną dziewczyną, ale miałem wrażenie, że coś cię martwiło. Kasia zawahała się, ale po chwili odpowiedziała szczerze, to była trudna młodość. Moja matka. No cóż, nie była łatwa. Ale radzę sobie. Rozmowa z nauczycielem przypomniała jej, jak wiele przeszła, ale również uświadomiła, jak bardzo się zmieniła. Przestała być tą małą, zastraszoną dziewczynką. Teraz była silną kobietą, która miała kontrolę nad swoim życiem. Następne miesiące przyniosły spokój. Kasia skupiła się na pracy i relacjach z przyjaciółmi, którzy stali się dla niej jak rodzina. Wiedziała, że to oni wspierają ją w trudnych chwilach i że może na nich polegać. Z czasem Kasia zaczęła cieszyć się swoim życiem coraz bardziej. Coraz rzadziej myślała o matce, coraz częściej myślała o przyszłości. Miała plany, cele do zrealizowania, które nie obejmowały już żadnych powrotów do przeszłości. Pewnego dnia, podczas wieczoru spędzonego z Moniką, Kasia zauważyła, że czuje się inaczej. Była lżejsza, bardziej zrelaksowana. Wiesz, Monika, zaczęła Kasia, przerywając ciszę między nimi, od jakiegoś czasu czuję, że naprawdę zamknęłam ten rozdział z matką. To dziwne uczucie, bo przez całe życie myślałam, że będę to ciągnąć za sobą jak cień. A teraz jestem wolna. Monika spojrzała na nią z troską, ale i z radością. To niesamowite, Kasia. Wiesz, zawsze widziałam w tobie siłę, ale wydaje mi się, że teraz naprawdę ją odkryłaś. Odcięcie się od toksycznych ludzi, nawet gdy to rodzina, to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie człowiek może zrobić. Kasia uśmiechnęła się, poczuwszy ulgę w tym, że ktoś naprawdę ją rozumie. Przez lata miała wrażenie, że walczy z demonami sama, ale teraz czuła, że ma wsparcie od ludzi, którzy ją kochają i szanują za to, kim naprawdę jest. Może masz rację, odpowiedziała, patrząc na kubek herbaty w dłoniach. Zawsze marzyłam o rodzinie, o tym, żeby ktoś mnie kochał. Myślałam, że to moja matka, że to ona powinna mi to dać. Ale teraz widzę, że rodziną mogą być ci, którzy cię wspierają bez względu na wszystko, a niekoniecznie ci, którzy dali ci życie. Monika pokiwała głową. I dlatego teraz budujesz swoje życie na nowych fundamentach. Bez niej. To twoje życie, a nie jej. Słowa Moniki były dla Kasi jak balsam. Było to potwierdzenie, że nie musiała trzymać się starych schematów, że mogła wybrać inną drogę, bez potrzeby ratowania relacji, które były od dawna skazane na niepowodzenie.
Kilka tygodni później Kasia otrzymała wiadomość od matki. Była to krótka notatka napisana chłodnym, lakonicznym tonem, jakby nic się nie zmieniło od ostatniego spotkania. Zawsze będziesz mi coś winna. Pamiętaj, to ja cię wychowałam. Te słowa były jak przypomnienie, że matka nigdy się nie zmieni. Kasia jednak poczuła coś innego niż wcześniej. Nie złość, nie frustrację, ale spokój. Nie potrzebowała już uznania od kogoś, kto nigdy nie potrafił jej pokochać. Jej życie było teraz w pełni jej własnym, wolnym od emocjonalnych długów, które narzuciła jej matka. Kasia zamknęła wiadomość bez odpowiedzi. Wiedziała, że nie miało sensu wchodzić w dalsze dyskusje, które niczego nie zmienią. Jej decyzja o odcięciu się od toksycznych relacji była ostateczna. Kasia wróciła do swojej codzienności. W pracy zaczęła odnosić coraz większe sukcesy, planowała wziąć udział w nowym projekcie, który miał pomóc jej rozwijać się zawodowo. Zaczęła też inwestować więcej czasu w swoje hobby, fotografia stała się jej pasją, a każdy weekend spędzała na robieniu zdjęć, które potem drukowała i wieszała w swoim mieszkaniu. Życie, które kiedyś wydawało się pełne bólu i niedostatków emocjonalnych, teraz było spokojne i pełne możliwości. Kasia miała poczucie, że wreszcie jest na właściwej ścieżce tej, którą sama dla siebie wybrała, bez narzuconych oczekiwań czy manipulacji ze strony innych. Pewnego dnia, podczas jednej z jej fotograficznych wypraw, Kasia usiadła na ławce w parku, patrząc na przechodzące rodziny i bawiące się dzieci. Z uśmiechem na twarzy pomyślała o tym, jak bardzo zmieniło się jej życie od czasu, gdy była tą zagubioną dziewczyną wyrzuconą z domu przez matkę. To ja jestem odpowiedzialna za moje szczęście, powiedziała do siebie cicho. I nie pozwolę, żeby ktoś to znowu zniszczył. Te słowa były dla niej ostatecznym zamknięciem przeszłości. Zrozumiała, że to ona kształtuje swoje życie i swoje relacje, a żadna osoba, nawet matka, nie może tego zmienić, jeśli sama na to nie pozwoli. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale teraz miała siłę, by stawić im czoła. Jej przeszłość nie zdefiniowała jej przyszłości. To, co najważniejsze, to decyzje, które podejmowała teraz świadome, pełne odwagi i miłości do siebie. To był nowy początek. Kasia była gotowa na wszystko, co miało nadejść.